50% będzie. Dominik, dzisiaj była przyrodnicze przedmioty i matematyka w drugiej części. No to z przyrodniczych było dosyć prosto. Pytania były tylko zamknięte, więc można było razie czego wystrzelać. A z matematyki te zadania takie otwarte to dosyć trudne były. Ostatnie z tym graniostosłupem takim to było dosyć trudne. Karolina. Ola. Przyrodnicze, ogólnie chemia, biologia strasznie trudne były moim zdaniem. Fizyka i geografia trochę łatwiejsze. No ale były takie rzeczy, których jeszcze nie przerabialiśmy i po prostu, no, ja nie poradziłam sobie. W chemii było strasznie dużo doświadczeń i też, no, poniekąd doświadczenia, które są trudne. Była, jak to się nazywało? Rozpuszczalność była bardzo trudna dość. Zajęcia co tydzień. Zajęcia, robienie testów głównie. Typy pytań się na pewno powtarzają, także głównie robienie testów z poprzednich lat. Tak, ja też, ja nie jestem z angielskiego dobra, więc się ja w sumie wolę angielski trochę pisać niż dzisiejszą część przyrodniczą i ja w sumie czekam na angielski, żeby napisać. Czy były w szkole różnego rodzaju zajęcia porównawcze, ale ja i tak na nie nie uczęszczałam. Jakoś tak nie przygotowywałam się szczególnie do tego zajęcia. Stresu jakoś nie miałem, ja się jakoś nie stresuję przy takich rzeczach. U mnie było bez stresu. Mnie też. Wczoraj pierwszy dzień był to większy stres, bo dzisiaj już wszystko prawie wiedzieliśmy. A z polskiego mi się wydaje, że bardzo dobrze mi poszło, bo było czytanie z rozumieniem i akurat nam się trafiła rozprawka, więc chyba najłatwiejsze, co mogło się trafić. Po ukończeniu gimnazjum mam zamiar iść do szkoły wojskowej tutaj właśnie w Lublinie. Ja